Cześć, witajcie. Ja jestem Filuś i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z serii Dzień z życia gracza Heartworld. Dodam tylko, że grałem z Marcinkiem, a sam materiał jest nagrany z serwera Detohult. Także miłego oglądania. Z racji tego, że nie chciałem się biec od razu na Radacz Zimę, to postanowiłem stać na łambiku i tutaj spróbować coś zdziałać. Gdy budowałem bazę, na czacie pojawiła się informacja o kładzie zostawionym w kuli, więc nie tracąc czasu, ruszyłem. Elegancko, co? Parę 10 minut później spadł pierwszy meteor, więc postanowiliśmy sobie go przejąć. Mam. Po co tyle ziomków? No bierz totem szybko. Czekaj, nie mogę go postawić tutaj. Nieprawidłowa lokacja, jak to? Wybuch, dawaj. Pyrka. Lecę. Czekaj, niech się bierze, bo wybijałem, nie leć od razu. Daj do niego na blisko. Leży. Zbieraj i homa od razu depaj. Masz coś? Ta. Wygraliśmy. Coś czujesz, że na YouTubie będzie. Dobra, wszystko mamy tepa już od razu, nie? Dobra. Ale łatwo. W międzyczasie poznajdowaliśmy trochę Deto, więc nadszedł czas na jakiegoś rajdzika. Lecę. Ja jestem przed jego drzwiami. On gdzieś tam jest, dalej. Ja muszę się na górę wspiąć, ja ptekę tu plantuję. Chyba go widzę. Jest w środku. Ja plantuję, pierdziele, plantuję. Coveruj. Jedna pceka jest na ścianie. Zabiłeś? Zabiłeś? Klepię totem. Klep szybko. Coveruję z dołu. Z dołu zwierzę. Przybiegną. Zbiegnie pompa z dołu. Szybko rozbraję tą cekę. Graj na czas. Tak, szybko. Zbieg na dół. Bije dziki. Biegnie do góry. Jest kurka, mu spada szybko na dół. Dobra, mamy wszystko i te mam itemy już. Mam itemy, dobra. Jest git. Leć. Idź się bić. Kurwa. Chcemy się napierdalać. Dawaj, chodź na bitkę. Mają mój plecak, nie oddam. Nie poddam się. Ma bora jeden. Ty, bo ty spłonę i tam wiesz, ty. Nie mam już czego wywalić. Czekaj, zbieram itemy, ty. Sorry, są rzeczy ważne i ważniejsze. Wiesz, co chodzi. Odkładam rzeczy.
go wybiegę, on jest... Ja go otumamiłem, nie? On dostał dwa razy siekiery i razy tego. Gdzie ty go masz? No, przed tym bazą. Biegniesz, gonisz go? No. Patrz, idę i to zbieramy to. Mój plecak, dzięki. Zbieraj to, co możesz tutaj. Rozbieram tę bazę. Co jeszcze zostało, możesz pozbierać. Plantuję. Tu nikogo nie będzie, ale wiem, gdzie jest kolejna baza, bo słyszałem. Ale wiem, że mogą przybiec. Dobra, będziemy musieli od razu posadzić na szybko. Ja wezmę itemy i tepam do bazy. Jeśli coś tu w ogóle będzie. Dobra, posadzaj szybko, chodź. Mam totem. Wow. Zbieraj, nie patrz. Nie bierz, znaczy. Nie zje ma. Chodź przecież. Chodź. Nie jest, to nie ma, nie jest. Jakieś drewno inne. Słabe. Dalej, szczeraj. Dobra, teraz zbieram to wam na home. Na samym babiku już nic więcej nie znaleźliśmy, więc ruszyliśmy na zimę. Tu będzie 100%. Najwyżej to nazbieramy, Boże. Ty patrz, nikt nie biegnie lepiej. Nie jest tu tak blisko, jak zginiesz, to mamy tyle czasu do tyłu, jak ktoś tu przybiegnie. Serio? Dobra, i tak już umarłeś, nieważne. Jak ktoś tu teraz przybiegnie, to jestem sam, nie? I tracę cekę i to ucieka. Drzwi wywali, to stan gdzieś z boku. Mam totem. Dobra, kurwa, i tyle rzeczy. Chodź tu szybko, chodź tu szybko. Patrz, tu było przejście. Pa, tak jak ci mówiłem. Umierasz? O, tu leży w ogóle ten ziomek, patrz. Tak, ja umieram. Czekaj. Dobra, jednego. Elo. Widzisz? I przepraszam, czy ty chciałeś ze mną dyskutować, gdzie jest totem? Chciałeś dyskutować, czy mi się wydawało? Ja bym tą bazę zostawił, tylko ją trzeba dobudować jakoś lepiej. Dobra, idę olo, pa, kurwa. O, kask, nice. Więc tak jak mówiłem, postanowiliśmy rozbudować tę bazę i zrobić z niej maina. Jak już wszystko było gotowe, to ruszyliśmy na reda. Także ludzie, śmieszna sprawa, bo nie nagrałem samego rajdu, ale wam zademonstruję. Także podeszliśmy, podjechaliśmy autem, przeskanowaliśmy to tutaj. Tu postawiłem cekę, w tym miejscu, w tym miejscu. I wybuchło to i to, tak huśt, huśt, huśt. Tak wybuchło, o. Ja wtedy tak siup, patrzę po skrzynkach, a tu 4D to. Te dwie ceki nasze. No. Także krótka demonstracja. Marcinek, potwierdzasz? Tak było. No. No. Nie inaczej. No dobra. Chyba dobrze wyszło, nie? Także z tych detonatorów, co znaleźliśmy, zrobiliśmy te czwórki. I postanowiliśmy wrócić do Bambika. Czemu podskoczyłeś? O, idealnie. No, plantować tu na ziemię? Ja to plantuję. Na drzwi, na rów drzwi. No, plantuję. Zdajmy, defuj tą cekę na ścianie szybko. I odejdź. Odejdź. Ja wiem, co ja robię. Syfy jakieś miał tylko, wiesz? No chodź, tam drugą zaplantuję, chodź szybko ze mną. Ktoś tu leci, uwaga. No kurwa, zabił mnie i chuj, jak zginiesz to.
Nie wiem, po co mnie blokujesz. Zabiłem go. Dobra, odchodź, odejdź na kawałek, ja już idę do ciebie. Idź szybko, bo on przybiega. A ja tu jestem, dobra. Przecież na krawędzi, dobra. Nie wiem. Daj tą cekę. Tu jesteś? Tak, daj tą cekę, tutaj jest, za tobą, to plecy ci podbiegłem, chodź tu. Plantuję na ziemię, aby pękła ta ściana, jak nie to się wkurzę. Tak, oby pękła, nie? Jak nie to się naprawdę wkurzy. Pękła. Co to w ogóle jest za free? Ja bym to zamurował szybko, wiesz? Okazało się potem, że była to baza jednego z moich widzów, z którym sobie niekiedy pisałem na czacie. Także postanowiłem, że oddam mu tą bazę na redzie. I tak nie używaliśmy, a jemu przynosi na pewno bardziej niż nam. Wow, ile to jest skrzyn. No tutaj raczej nic nie ma. Tutaj to wszystko zostawiliśmy. Myśmy tylko te doto wzięli. Że możesz coś wykorzystać. I chodź tu jeszcze na chwilę, tu masz jeszcze ten. Jakby cię to interesowało. Bo kurde. Weź seta. Także to by było na tyle. Nie zapomnijcie ocenić filmu. I zostawić suba, jeśli chcecie coś na dłużej. Ja się z wami żegnam. Na razie.